drugi dzień konferencji. Dzisiaj jesteśmy na konkursie Content 360. To jest takie miejsce, gdzie nowe firmy internetowe związane z nowymi mediami, w jakiś sposób z telewizją, pokazują się jury oraz potencjalnym odbiorcom. Za naszymi plecami ekipa z Wirtualnej Polski, która startuje z projektem tosiewytnie.pl. Trzymamy za nich kciuki i czekamy na wyniki. Content 360, konkurs, który identyfikuje nowe, ciekawe pomysły z całego świata. Byliśmy jednym z 10 finalistów tego konkursu i prezentowaliśmy ten projekt tosiewytnie.pl. W bezpośrednim finale znalazło się 10 projektów z całego świata. Z tego, co przynajmniej widzieliśmy na właśnie tym pokazie, dwa projekty ze Stanów, dwa z Wielkiej Brytanii, Australii, zgłoszonych było... Singapuru, w ogóle praktycznie antypody dla nas, prawda? Tak, a zgłoszonych było ponad 700. 700 projektów ponad. W naszej samej kategorii 150 projektów było takich bezpośrednio. Wzięło się to stąd, że udało nam się wyprodukować w ramach platformy WPTV, największej w tej chwili telewizji internetowej w kraju, kilka formatów, które niestety były na tyle, można powiedzieć, odważne, szalone, obrazoburcze, że nie pasowały za bardzo do profilu tej platformy, tej telewizji. I troszkę pod wpływem tej presji, również pod wpływem presji, można powiedzieć, działu prawnego, czego nie ukrywamy u nas w firmie, bo bardzo dużo naszych użytkowników nadsyłało nam własne produkcje. Niestety nie jesteśmy w stanie w ramach telewizji internetowej wyemitować nic, co nie ma podstawy prawnej. I tutaj stworzyła się taka presja na to, aby stworzyć po prostu projekt, który będzie agregował twórców filmowych, którzy produkują content, ale chcieliśmy wprowadzić bardzo twardą selekcję. No i przede wszystkim jakby umożliwić wgrywanie contentu po nadaniu statusu partnerskiego danej osobie. Udało nam się to jakby w ten sposób, że te produkcje, które właśnie wyhodowaliśmy w ramach WPTV, potem przesunęliśmy na tosiewytnie i one automatycznie ad hoc zagwarantowały nam bardzo duży ruch. Tutaj mowa o już właśnie Ślepej Kliszce, program pokazujący wpadki filmowe, 190 tysięcy odtworzeń klipów multimedialnych jakby tylko tej serii. Ukazuje się 4 razy w miesiącu. Update, 200, to jest ćwierć miliona użytkowników jednego odcinka. No i Uliczny Kombajn, tutaj też trzeba nadmienić, który prowadzi brat bliźniak prezentera z Ślepej Kliszki. 80 tysięcy, także to są spore liczby, gdzie na dzień dobry, jakby na samym wejściu, lansując ten projekt, udało nam się wygenerować ten trafik, który bardzo szybko spowodował, że spopularyzowała się platforma i kolejni prowajderzy, twórcy kontentu, no bo tu nie do końca można mówić amatora, bo są ludzie, którzy są amatorami, natomiast prosperują w takiej sferze pomiędzy byciem profesjonalistą, a profesjonaliści, można powiedzieć. Dokładnie, na przykład ZF Skurcz słynny, chłopaki, którzy kojarzycie, na pewno nakręcili większość teledysków Kazika Staszewskiego, bardzo zakręconych i w ogóle polecamy. Udało nam się ściągnąć Gracjana Rostockiego, no ikona chyba w tej chwili polskiej sieci, Lundków i tak dalej, i tak dalej. No jest to projekt taki bardzo odważny, powiedziałbym, zwariowany, no tak mówiąc językiem młodzieży. No i te liczby, które w tej chwili już pokazują, 60 terabajtów miesięcznie poboru danych przez wszystkich użytkowników, to jest 13500 płyt DVD. No, na tych wszystkich kanałach już mamy 5300 minut materiałów. Jak to podzielimy, prawda, to wyjdą 3 dni non-stop oglądania. Jest możliwość oglądania na telefonach komórkowych. Na część kontentu emitujemy również w naszej bratniej, zaprzyjaźnionej telewizji ITV. No i tutaj wolę nie mówić, ale niektóre produkcje generują większe współczynniki SHR i AMR niż na tle pozostałych produkcji tej tłumacząc, mają lepszą ale to oglądalność. Chłopaki, nie? Zapraszamy wszystkich półprofesjonalistów, może w ten sposób, albo no nie wiem, twórców filmowych, może o tak będzie najlepiej nazywać, a przynajmniej ludzi, którzy też aspirują do tego tytułu twórców filmowych. Po prostu wystarczy przesłać nam materiał, który po prostu zostanie poddany ocenie redakcyjnej. No i wtedy wstawimy to na naszą platformę, tworzymy specjalny kanał, dogadamy inne sprawy, tak? Jeżeli to się sprawdzi, prawda, to dogadamy wtedy też sprawy jak pomocy, wsparcia finansowego i tak dalej. Tutaj chciałbym jedną rzecz wtrącić. W tej chwili stosujemy na platformie dosyć ciekawy model produkcyjny, to znaczy udało nam się, powiem tak, poprzez jakby no troszkę uważne obserwowanie tego, co się dzieje w polskim internecie, tutaj mówimy o YouTubie, o wrzucie i tak dalej, jakby śledziliśmy ludzi, którzy generowali, jakby agregowali wokół siebie największy ruch, przede wszystkim no, osoby kontrowersyjne w pewien sposób. I te osoby namówiliśmy na współpracę z nami. I teraz mamy taki dosyć ciekawy ten model biznesowy, bo po pierwsze partycypujemy w kosztach produkcji programów osób, które szczególnie rokowały, jakby no, wykazywały w pewien sposób talent. Tutaj mówimy o na przykład braciach Kwas, Stanku i Kostku, tak zwanym.
Maciek Sawicki, który przeszedł do nas z Headshot TV, prowadzi program Update. I ci ludzie jakby oni dostają możliwość, z naszej strony jakby oferujemy infrastrukturę naszego studia, oferujemy im w pewien sposób dograne wcześniej całą plastykę tych programów. Stwarzamy im możliwość stworzenia profesjonalnego programu, bo nie można mówić o programie, który jest skręcony na green screenie, że nie jest profesjonalny. Programy na to się wytnie faktycznie w większości są profesjonalne. Natomiast to jest jakby jeden model. Drugi model to jest wybranych twórców, którzy przede wszystkim wytrwają w produkowaniu, bo to jest największy problem. Jest dużo napaleńców, nakręcę jeden filmik, nie wiem, jak koleś, który wbija w kiełbasę dwa widelce, podłącza to do kontaktu i sobie tak smaży w akademiku. No, myśleliśmy, że facet będzie wytrwał, nie wiem, za chwilę jakieś spaghetti strzeli czy coś w ten deseń. Niestety skończyło się na jednej produkcji. I to jest problem tej platformy, że większość ludzi po prostu nie jest konsekwenta w tych produkcjach. Natomiast ci ludzie, którzy są konsekwentni, są w stanie jakby generować ten content regularnie, zapraszani są do współpracy, oferujemy im jakąś umowę o dzieło, prawda, jakieś dodatkowe wsparcie finansowe. To jest każdorazowo negocjowane i nie mamy jakiejś takiej, jeżeli już wymijając jakby to pytanie, nie posiadamy jakiejś takiej reguły nadawania, rozdawania naszego cashu. No, po prostu na razie pracujemy nad modelem biznesowym, nad tym, żeby to jak najefektywniej zmonetyzować. Reklamy, podkreślam, podłączane są tylko i wyłącznie pod kanały, z którymi mamy umowy partnerskie lub w których kosztach partycypujemy. Na pozostałych kanałach nie ma reklam. Także nie naruszamy w tym momencie, jakby mam powiedzieć, nie ciągniemy pieniędzy od osób, które faktycznie no, dostarczają nam te produkcje. Cieszymy się, że po prostu projekt cieszy się dużym powodzeniem i że po prostu zaczął na siebie zarabiać, tak? Znaczy to nie są duże pieniądze jeszcze, ale już po prostu wychodzimy na powiedzmy maleńki plusik w okolicach zera, tak? Także z tego punktu widzenia da się na tym zarobić, natomiast oczywiście będzie wszystko zależało od tego, jak dalej się to będzie rozwijało. Jak wielu twórców filmowych uda nam się przyciągnąć, z iloma uda nam się dogadać. No i też nie ukrywamy, że tutaj jeżeli chodzi o rynek reklamodawców, to też musimy ich jakby przekonać do tej formy reklamy wideo w internecie, bo powiedzmy no, w ubiegłym roku ze względu na kryzys to popularne były najtańsze formy reklamowe. Reklama wideo jest w pełni policzalna, emitowana jest przed produkcją. Ja podam taką statystykę, Grzegorz, chyba mogę. 85% ludzi wytrzymuje reklamy wideo emitowane przed produkcją. One są na cappingu, czyli człowiek zobaczy ją tylko raz, powiedzmy w ciągu godziny lub po wyczyszczeniu cookiesów, no ale to już troszkę zaawansowana jest sprawa. Z punktu widzenia platformy to się wytnie, no to tak jak mówiliśmy, chcemy po prostu pozyskać jak najwięcej tych twórców filmowych, stworzyć jak najwięcej tych kanałów. Chcemy część tych produkcji przenieść do telewizji liniowej. Te, które po prostu będą się najlepiej sprawdzały na platformie, to się wytnie. I nie tylko ITV, ale też na przykład też modelu VOD, tak, żeby po prostu można było go to oglądać, czy to na platformie IPTV, czy też w internecie modelu VOD. Natomiast no, oprócz platformy to się wytnie, no, pracujemy teraz nad projektem, który mamy nadzieję, że do przyszłego roku no, też będziemy chcieli zgłosić go tutaj do tego konkursu. Co to za projekt? No nie mogę powiedzieć. Bo to już parę słówek. Ale jest fajnie. Nie, ale to jest taki powiedzmy z obszaru Web 3.0, czyli powiedzmy takiego animowanego, moderowanego kontentu generowanego przez użytkowników.